Jurek Litwin, chłopak Meli, jest pod wrażeniem nowego podejścia jego dziewczyny do życia. Chłopak cieszy się, że do tej pory Mela nie namawiała go na przejście na weganizm, bo uczeń lubi jeść mięso. Hodowla krów emituje więcej gazów cieplarnianych do środowiska niż wszystkie samochody na świecie? W sensie, że walą takie bąki. Jezu, no co, no sama zaczęłaś ten temat, o co ci teraz chodzi? No i może najlepiej ja też go skończę. Ja po prostu może sobie zjem kanapkę. Kanapeczka. Jezus, co tak... To twoja kanapka? No... Jezus, jak śmierdzi. No, weź to ode mnie. To jest tylko świeża kiełbasa, o co ci chodzi? Jezus, weź tą kiełbasę ode mnie, proszę cię. Ale przecież mówiłaś, że nie przeszkadza ci, jak ktoś je mięso w twoim... Dobra, ale ja będę jeść na drugim końcu korytarza. No ale... Dobra, no po prostu ją schowam, no poczekaj. Schowana i może zostać. Jezus, co? Proszę cię, co ty robisz? No, chcę cię pocałować. Śmierdzisz tą kiełbasą, proszę cię. Mela, ale co ci się dzieje? Ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, z czego ona jest zrobiona? Ktoś zabił biedną świnkę albo biedną krówkę tylko dlatego, żebyś ty mógł to zjeść. To jest obrzydliwe. Mela, o co ci teraz chodzi, co? Proszę cię. Co jest grane? No, niby Meli nie przeszkadza, że jem mięso, a nie mogę zjeść przy niej nawet kanapki. Nie mogę jej nawet pocałować. Przecież jest moją dziewczyną, no o co chodzi?